Tego już nie ma, ale mam coś innego. Prosto... Prosto ze sklepu. Wiecie już, o czym będziemy dzisiaj mówili. O słodyczach. O słodyczach takich trochę bardziej tradycyjnych i o słodyczach, które możecie przygotować w domu. Tak zwanych fit słodyczach. Które są lepsze i czy fit słodycze rzeczywiście mają jakąś przewagę nad tymi tradycyjnymi. Ale po kolei. Kiedy ktoś wkracza w zdrowy styl życia, kiedy ktoś zaczyna planować swoją dietę, to bardzo często, mam wrażenie, właśnie z takich różnorodnych przepisów, z tym przedrostkiem fit, zaczyna korzystać, bo dzięki temu jego dieta jest... bardziej smakowita. Pojawiają się elementy, które w jakiś sposób ograniczył w tej sklepowej odmianie, tak? Czyli zamiast batonika ze sklepu teraz szykuje sobie jakieś tam batoniki albo ciasta z cukierni, szykuje sobie ciasto w domu. Natomiast kiedy ktoś jest już troszeczkę dalej i zaczyna budować trochę może swoją świadomość, to nie wiem, czy jest dobre słowo, ale zaczyna się trochę więcej dowiadywać, to dochodzi do wniosku, że kaloryczność to jest fundament procesu kształtowania sylwetki. I bardzo często może zdarzyć się, i zdarza się, że tradycyjne sklepowe słodycze dostarczają tyle samo kalorii, co ta nasza fit odmiana, tylko to jest zwykle trochę smaczniejsze i zdecydowanie łatwiej dostępne. I tu pojawia się pytanie. Czy w takiej sytuacji powinniśmy sięgać po sklepową odmianę, czy możemy sięgnąć po sklepową odmianę, czy może jednak lepiej byłoby skorzystać z tego fit domowego na przykład wypieku. I będę Was starał się zachęcić do tego, żeby korzystać z fit odmian, fit domowych wypieków, fit domowych ciastek, ciasteczek i innych cudów. Przemawia za tym kilka dosyć istotnych argumentów, nawet jeżeli mówimy o takiej samej kaloryczności tutaj i tutaj. Po pierwsze, i to bardzo oczywiste, kiedy szykujemy, bo mówiąc fit słodycze, mam na myśli te wypieki, te różne cuda, które wypiekamy, które tworzymy, kleimy w warunkach domowych. Tutaj mamy zdecydowanie większą kontrolę nad składnikami, które się tam znajdują. I bardzo często te przepisy, które gdzieś znajdziemy w internecie, jednak zawierają produkty, które są trochę bardziej wartościowe. I w konsekwencji taki produkt ostatecznie daje nam na przykład trochę więcej błonnika, albo trochę więcej witamin, trochę więcej składników mineralnych. I to ma znaczenie. Mam wrażenie też takie trochę dziwne, że obecnie w świecie fit wiele osób ocenia produkty wyłącznie na podstawie jednej składowej. I to mogą być na przykład kalorie. I tak. Tu mam batonika, tu mam jabłko. Jeżeli jedno i drugie dostarcza tyle samo kalorii, to są to takie same produkty. No nie, nie są to takie same produkty. To jest jeden bardzo istotny, duży plus na korzyść do worka z napisem fit słodycze. Druga rzecz, która może mieć miejsce, nie musi, ale może mieć miejsce, to jest fakt, że słodyczy tradycyjnych, istnieje szansa, że słodyczy tradycyjnych spożyjemy trochę więcej. Oczywiście nie zawsze musi to być prawdziwe, bo jeżeli na przykład otwieramy lodówkę i z jednej strony mamy fit ciasto, na przykład takie fasolowe, jakie widzieliście na początku tego materiału wideo, a z drugiej strony mamy ciasto z cukierni, no to jedno i drugie jest dostępne, jedno i drugie jest na wyciągnięcie ręki, jednego i drugiego mogę zjeść czasem bardzo dużo. Ale sytuacja może wyglądać kompletnie inaczej, kiedy tego ciasta nie mamy przygotowanego. I teraz tak, pójście do sklepu jest łatwe. Możemy to mieć prawie na wyciągnięcie ręki. Prawie. Natomiast takie fit ciasto, fit ciasteczko czy coś innego wymaga od nas trochę więcej wysiłku, przygotowania i bardzo często będzie to czynnik istotny. Dlaczego? Ano okazuje się, że im mniejszy nakład pracy potrzebny na przygotowanie posiłku, im łatwiejsza jego dostępność, im większa jego dostępność, tym zwykle spożywamy więcej. W szczególności, jeżeli dopiszemy do tego element smakowitości. Łatwo dostępne, na wyciągnięcie ręki, smakowite, nie wymaga od nas prawie żadnego wysiłku. Dokładnie to. Stąd istnieje szansa, nie zawsze tak będzie, ale istnieje szansa, że jednak tych fit słodyczy spożyjemy trochę mniej. I to też zaliczam na plus, albo chociaż na pół plusa. Trzecia rzecz, która uważam, że jest szalenie istotna, to jest smakowitość albo słodki smak. To jak słodkie bardzo często bywają słodycze tradycyjne w porównaniu do tych fit odmian. Dlaczego to ma znaczenie? Ano ma to znaczenie przede wszystkim dlatego, że każdy z nas, każdy człowiek ma swój indywidualny próg wrażliwości na słodki
smak. Na pewno znacie przynajmniej jedną osobę, która może zjeść dużo słodkiego i nie czuje się zasłodzona. I przynajmniej jedną osobę, która zje tylko kawałek czegoś słodkiego i mówi, ale mi słodko. Jeżeli nie znacie, to ja jestem przykładem tej drugiej osoby. Już znacie. Ten próg wrażliwości można przesuwać zarówno w górę, jak i w dół. Zwykle szukamy tego, żeby go przesunąć nieco w dół, ale warto też pamiętać, że jeżeli na przykład regularnie spożywamy dużo słodyczy, jeżeli eksponujemy nasz organizm na taki słodki smak często i w dużych ilościach, to ten próg może zostać podniesiony. Co to oznacza? Ano oznacza to, że jeżeli ktoś wcześniej zasładzał się niewielką porcją, to teraz będzie mógł zjeść więcej, zanim ta słodycz, to zasłodzenie się pojawi. Natomiast z racji tego, że te fit słodycze są często trochę mniej słodkie, to może być jedna ze składowych, jeden z elementów, który pomoże nam obniżyć próg wrażliwości na słodki smak. Szybciej będziemy się zasładzali i w konsekwencji też będziemy trochę mniej zjadali. Uważam, że jest to szalenie istotny temat, szalenie istotna kwestia i bardzo rzadko poruszana. I ostatnia rzecz, o której tylko tak napomknę, bo wrócę do niej w kompletnie oddzielnym materiale wideo. Nie będzie on dotyczył fit słodyczy, ale będzie to materiał dotyczący uważności jedzenia. Teraz dwa słowa o tej uważności jedzenia. Uważam, że w przypadku słodyczy, które kupujemy w sklepie, istnieje większe ryzyko, że zostaną one spożyte w sposób nieuważny. Co to oznacza? Co ta uważność jedzenia oznacza? No tak prosto mówiąc, to jest skupienie się na jedzeniu, na tym, co mam na talerzu, na tym, co w tym momencie spożywam. Dlaczego jest to ważne? Przede wszystkim dzięki temu szybciej pojawia się sytość w trakcie posiłku. I co ciekawe, nawet bardzo ciekawe, ta sytość jest dłużej utrzymywana między kolejnymi posiłkami. To jest istotna, bardzo, bardzo istotna kwestia w pracy z dietą, w budowaniu nawyków i to jest coś, co może naprawdę pomóc w wytrwaniu na diecie. Szerzej omówię to w innym materiale wideo, ale kwestia, której kompletnie nie ma w kaloriach, nie mieści się w kaloriach, nie mieści się w tej zwykłej naszej matematyce, którą często się posiłkujemy, a ma kolosalne znaczenie. Takich składowych jest więcej. Ale teraz skupiamy się tylko na uważności jedzenia. Kiedy wychodzimy ze sklepu, mamy w ręce batonika, to możemy go zjeść po drodze. Często się to zdarza. Na pewno widzieliście, a może nawet sami praktykowaliście, batonik do ręki, ze sklepu i zajadam. W samochodzie, w biegu. To jest coś, taka sytuacja. W takiej sytuacji nie ma możliwości mówienia o uważności spożywania posiłków. Oczywiście nie oznacza to, że fit ciasta nie możemy spożyć w nieuważny sposób, że nie możemy go na przykład zjeść z telewizorem, z Facebookiem czy z Instagramem. Możemy, ale odpada nam ten jeden element między sklepem a domem, gdzie uważam, że dosyć dużo grzechów może się pojawić. Więc zapisuję to na taki mały plus fit słodyczy. Mniejsze ryzyko, że zostaną one spożyte w sposób nieuważny. I chyba tyle takich składowych, takich istotnych elementów, które sprawiają, że wciąż niezmiennie uważam, że fit słodycze będą lepszym wyborem niż taka tradycyjna sklepowa odmiana. Oczywiście nie oznacza, że tego w ogóle w naszej diecie być nie może, ale jednak zachęcam Was do tego, żeby samodzielnie piec, samodzielnie kleić i tworzyć takie trochę bardziej fit odmiany. Ale też z drugiej strony pamiętajcie o tym i nie dajcie się zwariować. Te trzy magiczne litery, to słowo fit nie oznacza, że ten produkt jest bezkaloryczny, że można go zjeść ile się chce i że możemy go pochłaniać bezkarnie. Nie, te kalorie też się liczą i trzeba to mieć na uwadze. Ale mimo wszystko wciąż uważam, że będzie to zwykle, nie zawsze, ale zwykle lepsza opcja. I tyle. Jeżeli Wy macie jakieś swoje sprawdzone przepisy na fit słodycze, na fit coś tam, zostawcie w komentarzach pod tym materiałem wideo. A tymczasem zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, do odwiedzenia mnie na Instagramie, do odwiedzenia mojej platformy uczymyfit.pl i widzimy się w jakimś kolejnym materiale wideo. Tyle. Trzymajcie się. Cześć.